Także cieszę się, że tą współpracę rozwijamy tutaj i mam nadzieję, że poza tą umową będą konkretne efekty tej pracy, zarówno dla Politechniki Opolskiej, ale też przede wszystkim dla firmy, którą pan prezes reprezentuje. I wierzę, że to też przełoży się na pozycję społeczno-gospodarczą tutaj w naszym regionie, ta umowa. Mamy duże, realne plany na to, jak możemy razem z Politechniką przeprowadzić różnego rodzaju prace. W szczególności liczymy na to, że dzięki owocnej współpracy z Politechniką będziemy mogli wzmocnić nasz dział badań i rozwoju i na to chcielibyśmy w tej umowie położyć szczególny nacisk.